Rundę pierwszą. Gdy Antek Chmielewski wygrywał KSW, to Jonas Bilstein zapewne jeszcze nie wiedział, że będzie zawodnikiem MMA. To także jest generacyjne starcie, choć różnica w wieku obu zawodnikach nie jest duża, bo to jest tylko 9 lat. O te 9 lat Chmielewski jest starszy od Niemca. A jestem niezwykle ciekawy rozwiązanie tego starcia, zające klasę Antka Chmielewskiego i klasę a Jonasa Bilsteina. Bez wątpienia, jest najlepsze zestawienie podczas tej gali. Bilstein, który lubi demolować swoich rywali, będąc z góry. Tak jest, a 9 zwycięstw z TKO w 13, z 13 to Antka Chmielewskiego. Wspaniała akcja i tą prawą ręką Chmielewski trafił. Po co było to kopnięcie? A chyba nie do końca Antek przemyślał, gdzieś się poniosła adrenalina i tak troszeczkę na własne życzenie znalazł się na plecach, aby nie zapłacił Polak teraz naprawdę najwyższej ceny, a powie jak zrobić użytek z pracy łokciem Bilstein. Tym bardziej, że Chmielewski... No to nie była akcja Bilsteina. To jest ogromny błąd Chmielewskiego, który zamiast poprawić jeszcze raz ręką mając rywala blisko siatki, zdecydował się na takie kopnięcie. To jest to właśnie, co Bilstein lubi najbardziej. Mieć rywala w takiej ograniczonej pozycji, w której on nie za bardzo może się skręcać i atakować. Atakować z góry. No musi oczywiście cały czas Niemiec pilnować swoich kończyn, aby nie wkręcił się do dźwigni. A kończący Antoni Chmielewski, przypomnijmy tylko, że z 27 zwycięstw aż 15 do poddania. A więc podniesienie pozycji, za chwilkę po raz kolejny będzie chciał ulokować pięść w okolice szczęki Antka Chmielewskiego, Jonasa Bilstein. W tej chwili taki lewy doszedł do głowy Chmielewskiego, teraz dwa razy w prawe ucho. Tak powoli tę udokumentowaną ciosami Jonas Bilstein. To taki duży spokój Bilsteina, a ani jakoś specjalnie dynamicznie nie wyprowadza tych ciosów. Wie, że to jest pozycja, która premiuje go w tym starciu. Niewiele robi sobie z tej pracy Antka z pleców. Ale to jest takie dosyć wszechstronne. Raz lewa, ręka, raz prawa, teraz podobranie ręki. Jest Chmielewski! Antoni Chmielewski! Podranie Borysa w Mediolowie. I teraz podranie Bilsteina tutaj w Częstochowie. Brawo, Antek! Kilka sekund wcześniej wspominaliśmy o tym, że nie może zostawić kończyny Bilstein, bo właśnie przekonał się, jak kończy się, a zostawianie rąk na rywalu tej klasy graferowi przede wszystkim.